Siemaneczko, dzień dobry kochańcy, Anitka, mam nadzieję, że wszystko u was dobrze. Zapraszam was na holumpowy Mierzymy. Więc, nasz holm składa się z dwóch gigantycznych worków, w tym jeden worek, który kupiłam w ogóle. Uważam, że jest zarąbisty, muszę go oczywiście wyprać. W tym worku mamy taki przepiękny polarowy szalik, ciemny brąz, bardzo mi się podoba. Jest w bardzo dobrym stanie, on jest dwuwarstwowy. Powiem wam szczerze, po prostu mamy dużo brązowych rzeczy i nie mam jakby szalika brązowego. Uważam, że ciężko znaleźć dobry brązowy szalik, taki czekoladowy brąz, ciemny brąz. Tutaj widzicie, specjalnie mam dla was puszczony kominek. A pierwszą z rzeczy jest to, co mam na sobie, więc... Spójrzcie na moje spodnie od piżamy. Tyryryry. Przepiękne spodnie od piżamy. Kwiatuszki wiosenne. Przepiękne. Tu mają też bardzo ładne guziki. Tak cute. Malutką białą spódniczkę z pięknym haftem. Nie wiem, czy widzicie, to jest taki... Tu jest. Czapla? Tak mi się wydaje, ale jest bardzo ładna. Ten jeans jest taki gruby. Najczęściej te niektóre spódniczki są takie cienkie, a to jest takie grube. Marka to jest Pinki? To jest Pinki? Nie wiem. Ja ją kojarzę z... nie TK'a, tylko z Half Price'a. No więc jest to. Oczywiście większość z tych rzeczy znajdziecie u mnie na Vinted, więc zapraszam. Na pewno wam podlinkuję. To jest bardzo taka ciekawa bluzka. Nawet bym, nie wiem jak mam ją opisać, taki może crop top, ale gorsetowa, bo ma też właśnie takie tutaj różne zawiązania i jest też jakby, posiada też jakby taką koronkę z boku. Bardzo ciężko ją opisać, bo jest bardzo ciekawa. Wydaje mi się, że jest taka modna, nie wiem czy dla mnie, a na pewno dla kogoś, bo jest taka no na czasie. Tu w ogóle jest takie rzeczy, trochę z dupy, ale znalazłam pelerynę, która wygląda jak skrzydła motyla. Czy to nie jest ekstra opcja na jakiś właśnie bal przebierańców, czy ogólnie do ubioru? Ja uważam, że to jest ekstra. Pomyślałam sobie, o nie. Sorry, że tak szybko lecimy z tym holem, a mam bardzo, bardzo dużo rzeczy, a jeszcze muszę nagrać wam, jakie przymierzam. To są po prostu takie spodenki do spania, bardzo ładne, takie w stylu Victoria's Secret, pink, w kratę różowo-szarą, z ładną kokardeczką, króciutkie. Uważam, że są bardzo piękne, wystawne. I do tego wzięłam też właśnie taką z Primarku koszulkę niebieską, pudrową oczywiście. Pudrowy niebieski to jest coś, co ja uwielbiam. Ona jest taka delikatna, dosyć cienka, z ładnym akcentem właśnie tutaj, jeśli chodzi o kołnierz i bardzo fajnymi frędzlami na samym spodzie bluzki, jak i przy rękawkach. Jest bardzo ładna, mi się podoba. Teraz powiem wam szczerze, coś takiego ciekawego, ja jeszcze tego nie miałam na sobie, więc ja w ogóle nie wiem, jak to będzie wyglądać, ale módlcie się ze mną. To jest kombinezon z marki Naked. SK. Mi się wydaje, że to będzie bardzo ciekawy kombinezon. On w ogóle ma metki. To jest taki off-white? Muszę to przymierzyć, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Ale wydaje mi się, że może to być fajna opcja, bo może one się te właśnie rękawy jakoś, nie wiem, łączą inaczej, bo to są takie grube dosyć rękawki. Zobaczymy jak to będzie na mnie wyglądać. Tu mamy taki to jest typowa rzecz dla mnie. Czyli po prostu róż i po prostu niebieski sweterek klasyczny, 100% bawełniany. Ja to będę nosić, bo lubię takie kolory, to jest większość mojej szafy. Kolejna rzecz. Tutaj chciałam ją wziąć dla siebie, ale nie wiem, ja ją chyba i tak na Vinted sprzedam, bo takie rzeczy kokiet i dziewczęce i takie właśnie z frędzlami, i z kokardkami zaczęły znowu wchodzić w łaski, zaczęły się robić popularne. Z czego ja się bardzo cieszę, uważam, że to jest przepiękne, takie dziewczęce. To jest taka letnia bluzeczka, ona jest na mnie
może rozmiar za duża najbardziej wprost w biuście. Więc wydaje mi się, że jakby ktoś miał większy biust ode mnie, czyli większość osób, to jest 42, to by lepiej wyglądało, bo po prostu mam tutaj za dużo miejsca, bo ja mam, nie wiem, B? Może, może B, może A, mam, nie mam dużego biustu. I ona jest taka przepiękna, jest bardzo cute i taka z frędzlami, z kokardkami tutaj przy nawet samych rękawkach i tutaj na samym środku jest bardzo ładna, naprawdę w takim stylu. I tutaj powiem wam szczerze, wzięłam tą koszulę i się nawet troszeczkę zdziwiłam, bo to jest modal. Ja tak jakoś nie wiedziałam, co to jest za materiał modal, bo on mnie urzekł tym, że jest bardzo miękki. Jak ja lecę po właśnie sklepach czy po lumpach, to zawsze na dotyk sprawdzam rzeczy. Rzeczy sprawdzam na dotyk i ja tak, co to jest? Myślałam, że to po prostu jest jedwab. I to jest modal. Bardzo ładna koszula, taka w kwiaty, bym powiedziała wiosenna i jeszcze ma takie akcenty tutaj koronkowe. Też właśnie takie kwiatki, ale w koronce. Więc myślę, że to jest fajna opcja. Ona jest oczywiście zapinana na guziki i jak są guziki, to też jest taka właśnie koronka. Ona jest długa, długi rękaw, bardzo ładnie zrobiona. Tutaj jest sukienka i ta sukienka bardzo mi się podoba, bo jest kilku jakby warstwowa. Ona jest taka off-white i ma od razu wszytą do siebie halkę. I też ma właśnie koronkę. Wydaje mi się, że to jest taki styl właśnie bardzo dziewczęcy. Tutaj jest koroneczka, tutaj jest kolejna koronka. Na samym spodzie też mamy koronkę. No na pewno ona jest taka fajna, zwiewna i wydaje mi się, że do wszystkiego jest. Na mnie jest troszeczkę za duża, ale nadal się zastanawiam, bo ona mi się kojarzy z takimi, nie wiem, latami 80. Przez to może, że są te trójkąty wszędzie i że jest właśnie taka zwiewna, troszeczkę hipisowska, ale jednak biała, jest estetyczna. No, więc tutaj jest naprawdę fajna opcja. Tutaj to w ogóle dajcie mi koniecznie znać, co myślicie. Ja bardzo lubię kapelusze i czapki. I tutaj zobaczyłam taką czapkę. Ja kiedyś bardzo dużo czapek nosiłam. Spójrzcie na to. Tylko do czego ja bym założyła, zakładała tą czapkę? Tu mam kokardkę, spójrzcie. Nie wiem, do czego bym zakładała tą czapkę, muszę się zastanowić. Bardzo klasyczny. Jak mam powiedzieć, koszulka? Bardzo klasyczna koszulka z Nike. Oczywiście tutaj znak jest, jak to powiedzieć, wyszywany. Bez rękawów, taka, nie wiem, koszykarska. Chyba koszykarska. Naprawdę, bardzo, bardzo klasyczna. I tak naprawdę to jest koniec tego worka pierwszego. I tutaj chciałam od razu powiedzieć o worku, bo jest ekstra przepiękny. Czy ja tu w ogóle mam jakieś informacje, skąd jest ten worek? Nie mam. To jest taki worek bawełniany, bo to chyba jest bawełna. Jest bardzo duży, a wewnątrz wydaje mi się, że to jest len. Spójrzcie. No więc pomyślałam sobie, o kurde, nie no. Ja go biorę, będę mogła zawsze mieć go przy sobie i zawsze używać, na przykład właśnie jak jestem gdzieś na zewnątrz i chcę więcej ciuchów sobie kupić, czy coś takiego. To jest pierwszy worek. Tutaj jest kolejny szaliczek, ale taki letni, już bym powiedziała, w kratę beżowo-białą, z takimi ładnymi frędzlami na samym dole. I on jest 100% bawełniany, bo ja właśnie specjalnie sprawdzałam, ja bym chciała dla kogoś go wziąć. A ja jednak patrzę, tak, 100% bawełna, patrzę na skład. Wydaje mi się, że jest fajny, ma tutaj plamy. Ja będę te wszystkie rzeczy prać, bo ja jeszcze nie zdążyłam ich nawet wyprać, więc zobaczymy, czy ona zejdzie. Wydaje mi się, że tak. To wygląda jak jakaś najzwyklejsza plama, najczęściej po zostawianiu rzeczy, jak często rzeczy leżą. Ja niestety mam ten nawyk, że dużo rzeczy nie używam. To potem mogą się robić jakieś takie plamy. Tutaj... Nie, no normalnie ewidentnie widać, jaki jest mój ulubiony kolor. To jest taka bluzka sportowa, bo zaczęłam znowu właśnie ćwiczyć. Z marki R&D. Z długim rękawem sportowa. I mamy tutaj pudrowy róż z granatem i taką
takim mlecznym kolorem, albo takim bardzo jaśniutkim, brzoskwiniowym, bardzo ładna, z długim rękawkiem, klasyczna. Wydaje mi się, że to jest w takim stylu, jakby ktoś mógł powiedzieć, że ta Pilates mam, to jest taki styl, bardzo estetyczny, delikatny. Dorwałam tak ekstra, moim zdaniem, tak ekstra rzeczy, że rąbniecie. To jest po prostu, nawet nie wiem, jak to opisać, powiem wam szczerze. Mamy przy sobie bluzę, bo jest kaptur, co nie? A nie, jednak nie. To jest jakby garsonka razem z bluzą. Ona fenomenalnie wygląda na mnie. I w ogóle na, no, wydaje mi się, że na każdym, kto ma mój rozmiar, no bo jest w tym rozmiarze. Widzicie to? To jest razem. To jest jakby razem wstawione. Jakby z garsonką, czyli taki casual look, ale wygląda jakby był ogarnięty, bo jest jakby ten taki, ta garsonka, tak? I to jest nawet przy samym dole, widzicie, rękawów jest tak zrobione, jakby to były dwie rzeczy. Uważam, że to jest niesamowicie ciekawe i ma zamek jak właśnie do bluzy i potem ma też guziki, które się normalnie zapinają jak do tej garsonki i ma normalnie ona też kieszenie działające. Uważam, że to jest ekstra opcja. Tym bardziej na przykład, jak wam się nie chce ogarniać, zarzucacie coś takiego właśnie na późną zimę albo na jesień. Ekstra opcja, ekstra opcja. Plus taka krata brązowo-niebiesko-czarna. Do wszystkiego to będzie pasować. Ja się w ogóle zdziwiłam, bo ja widziałam, że to strasznie w Stanach jest taki look modny, że właśnie bluza do garsonki i, czy do żakietu. Więc się zdziwiłam, że to jest jakby wszystko razem. Tutaj mamy po prostu łup życia mój, czyli wełniany, stuprocentowo wełniany. Jak to się mówi? Płaszcz. Stuprocentowo wełniany płaszcz. Przepiękny. Po prostu guziczki też mi się podobają. Jestem w ogóle ciekawa, czy te guziki przyszły z tym, czego mówię teraz, żakiet na wszystko? Czy te guziki przyszły razem z tym płaszczem, czy nie? Spójrzcie. Bardzo ciekawe guziki są. Powiem wam, łup życia. I to jest New Fest. To jest taka mała rzecz do czyszczenia buzi. Taki biało-różowy. Najzwyklejsza taka. Zapomniałam o niej. Więc tutaj też widzicie, wzięłam sobie taką małą pierdółkę, chyba za złotówkę. To jest grand finale, czyli rzecz tak ekstra, że zastanawiam się, czy nie zostawić dla siebie. To jest pikowany płaszcz, więc on jest dość ciężki. Normalnie wewnątrz z piękną halką, ciepły, taki beżowy, jak widzicie. Przepiękne guziczki. Czekajcie, bo chyba nie widzicie. O! Spójrzcie, bardzo ładne guziki. On w ogóle jest przepiękny, z pięknymi kieszeniami. Jest po prostu ciepły. Często płaszcze, to one najczęściej nie są z halką, na pewno nie z ocieplaną halką, a tym bardziej halki nie ma na rękawach, a on tutaj cały rękaw jest jakby w halce, więc on będzie ciepły. On też jest, z tego co pamiętam, z 98% bawełny z zewnątrz. 2% elastanu. No kurde, no. Żyć nie umierać. Jak ma się taki płaszcz, no to się kurde, tylko w nim się chce chodzić. I oczywiście do tego jeszcze jest pasek. Ja jestem ciekawa, czy będziecie w stanie zobaczyć, bo on jest jakby taki troszeczkę w paski. Jest taka jakby struktura, że są takie paseczki. Więc on nie jest nudny. Bardzo, bardzo mi się podoba. Zobaczymy, jak będzie wyglądać. On może być na mnie trochę za mały, bo to jest 34, tak? Nie, 38. Czekajcie. Nie jestem w stanie zobaczyć. Strasznie mi się odbija. UK 6. To jaki to jest? Jaki jest 6 UK? Weźcie, zerknijcie. Powiem wam szczerze, no bardzo fajna rzecz. Naprawdę zjawiskowa. I to jest wszystko. To jest wszystko z tego haulu. Mam nadzieję, że podoba wam się filmik. Dajcie mi znać, która rzecz wam się najbardziej podobała i zapraszam was na mój Vinted. Trzymajcie się, kochani, cześć!